Gangster TV. Elegancko. Więc tak jak pamiętacie, przed chwilą jak robiliśmy jeden z poziomów, to tam była parodia wszystkich filmików o superbohaterach. Ciekawostki do poziomu Gangster TV. Gangster TV dzieli kilka różnic między prototypami a wersją finalną gry. Na przykład w prototypie z 30 grudnia 1998 roku nazwa zastępcza brzmiała Telewizja Mafii. Bramą do obszaru Molo jest obszar magazynowy, wokół którego musi przejść Gex. Łódź w obszarze Molo jest obecna i gracz może nią pływać, a nawet musi. Druga lokacja wyjścia znajduje się w magazynie, który został usunięty w późniejszych wersjach. W tej wersji jest niewykorzystany wróg, czyli Mewa. Poza mapą znajduje się kolejne sekretne pomieszczenie, którego nie ma w późniejszych wersjach. Powód usunięcia jest nieznany. Teraz prototyp z 8 lutego 1999 roku. Zmieniono lokalizację zaginionych przedmiotów. Występują to także wrogowie wodni, których nie było w wersji z 30 grudnia. Natomiast tutaj będziemy mieli parodię i nawiązanie do takich gangsterskich filmów z lat tam 90-tych, 30-tych. Znaczy 90-tych, 80-tych, wiecie o co chodzi, no nie? Ale zanim zaczniemy sobie ten poziom, to szybkie ZW, ponieważ muszę coś jeszcze zrobić, tak więc widzimy się za chwileczkę. No i witam serdecznie ponownie. Witam serdecznie ponownie, jakkolwiek to brzmi. Znajdujemy się teraz w Gangster TV, czyli w poziomie, który jest oparty właśnie na takich gangsterskich filmach z lat 80. i 90. Ogólnie on przypomina bardzo gangsterskie czasy, kiedy to w latach 30. 40. mafia rządziła na ulicy i każdy się bał wychodzić z domu, dlatego że no mafia bardzo często ścigała ludzi po prostu za haracz i inne tego typu rzeczy. No generalnie w czasach mafijnych to był totalny western na ulicach. Mafiozi przychodzili ze swoimi spluwami, najczęściej to kaliber 9mm na przykład. I no strzelali bronią czarnoprochową na przykład po kolanach, że była taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, ktoś wyłudził od kogoś pieniądze, nie oddał zaliczki, no i różne rzeczy się tam działy w tamtych czasach, no nie? Nie mówię, że w dzisiejszych czasach mafii nie ma, no bo prawdopodobnie gdzieś policja w końcu musi łapać tych bandziorów i tak dalej, więc w tym na pewno jest jakaś mafia. Ale no w latach tam 30., 40. to było na porządku dziennym, no teraz wiadomo, że troszeczkę inne czasy są. Ale nigdy nic nie wiadomo, no nie? Pamiętajmy, że tacy mafiozi to też potrafili, kurde, jak nie dało im się na czas, powiedzmy, gotówki lub za mało im się dało z ich oczywiście wielkich oczekiwań, no to potrafili nawet palce obcinać i inne tam rzeczy robić. Ja wiem, że to są dosyć drastyczne rzeczy, o których ja teraz mówię, ale no takie są realia. Wiele takich już gangsterskich filmów i wiele takich właśnie filmów oglądałem, że już mniej więcej trochę obyty w tym temacie jestem. I nie powiem, nie chciałbym, żeby coś takiego wydarzyło się na porządku dziennym, bo to jest naprawdę tragedia. Czasami niektórzy naprawdę ryzykowali swoje własne życie, byleby po prostu, no nie wiem, uciec od tego koszmaru, od tego piekła. Ale wiadomo, w grze to troszeczkę inaczej to wygląda. W grze to jest wszystko takie trochę przekolorowane, no nie? Dlatego cieszmy się, że gramy w Gexa, a nie musimy czegoś takiego na własnej skórze znosić, no nie? A jeżeli ktoś się, nie wiem, zainteresował po tym moim monologu, no to spoko, zachęcam obejrzeć wiele takich fajnych filmików. Znaczy filmików, wiele filmów. Na przykład Furioza jest takim fajnym filmem. On co prawda opowiada o zupełnie czymś innym, o kibolach, którzy w zasadzie tam dobili zatarg z policją i generalnie tam też w sumie można by powiedzieć, że trochę to jest taki mafijny film, ale co kto lubi, jak ktoś będzie chciał obejrzeć, to polecam. I dlaczego ja nie mogę zestrzelić tej kłódki? Wczoraj jak sobie ćwiczyłem, to jeszcze mogłem. O, teraz mogę. Jak możecie też zauważyć, Gex ma ten, może strzelać właśnie
ogniem, coś co było w Geksie jedynce. W Geksie dwójce tego nie było, bo w Geksie dwójce to Geks po prostu robił taką, wiecie, aurę wokół siebie i na przykład danego delikwenta wtedy, no, pokonywał w ten sposób. A tutaj no po prostu już strzela tak jak za czasów Geksa jedynki, tak więc troszeczkę twórcy zrobili taki lekki downgrade względem drugiej części. I na razie idzie mi, kurde, bardzo dobrze. Na razie trzymam dobrze się ze swojego stanu zdrowia i miejmy nadzieję, że tak też pozostanie, no nie? I amuse you. Trzeba tutaj jeszcze gołębie pocisnąć. A to powiem wam szczerze, że pomimo, że czasami gołębie są denerwujące na takim dworcu we Wrocławiu, czy na innych tam, w innych miastach, to ja jakoś nie mam nic do gołębi. Osobiście lubię nawet gołębie. Mówię autentycznie szczerze, ja do nich absolutnie nic nie mam, żadnego problemu. Nawet znam parę ludzi, którzy zajmują się hodowlą gołębi na przykład, nie? I też całkiem fajna sprawa to jest. Szanuję za coś takiego. Naprawdę, nieironicznie szanuję. Dobra, tutaj mamy wszystko ogarnięte, tu nawet już policja stoi na sygnale. Ale coś tej policji nie widać, więc kurczę pieczone, mam pewne obawy co do tego. Wypadałoby teraz zebrać power-up ognisty, bo ja wiem jak zdobyć tą łapkę i żeton, który tam widzieliście. To akurat sobie właśnie wczoraj przećwiczyłem, jak grałem w ten poziom. Więc mniej więcej jestem przygotowany. Mam nadzieję, że coś takiego wam nie przeszkadza na sam finał gry, ale no stwierdziłem, że troszeczkę sobie też poćwiczę, żeby nie było. No, w taki właśnie sposób trzeba było to zrobić. Elegancko. Put that in your pipe and smoke it. To teraz możemy się skupić tylko już na zbieraniu w zasadzie wszystkich komarów, jak i wszystkich łapek i wszystkich żetonów bonusowych, bo to jest chyba ostatni poziom, gdzie zdobywamy w ogóle te... Chciałem powiedzieć, że to jest chyba ostatni poziom, w którym zdobywamy te, jak to się mówi, te żetony bonusowe, no bo już nie będzie żadnych innych poziomów, skoro to jest ostatni poziom, w którym w ogóle zbieramy piloty, bo już potem to będziemy robili tylko rundy bonusowe, które chyba nawet dzisiaj zrobimy. A co? Chyba dzisiaj sobie nawet tego Geksa trójkę skończymy, tak mi się wydaje. To nie byłby głupi pomysł. Już tak nam dużo nie zostało. Tylko pytanie, gdzie ja teraz będę mógł wykorzystać jeszcze ten ogień? Chyba, że... Może muszę w tę kłódkę strzelić. Tą akurat od środka. Może w tak się dostaniemy tam na drugą stronę. No nie wiem, trzeba wszystkiego próbować, po kolei. Nie, to nie o to chodziło. Błąd. I zostały mi tylko 3 punkty zdrowia, tak więc teraz trzeba naprawdę, 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 kurczę, uważać. Więc skoro nie w tę stronę, to wypadałoby zobaczyć jeszcze inne rzeczy. Inne drogi, dzięki którym możemy się dostać, chyba. Ale tutaj gra zwolniła, ja pierdziule. Dobra, no to teraz... Tu mamy jakąś oponę, czyli musimy się na dach dostać. No pewnie, że musimy się na dach dostać. Ja się tak przez chwilę zastanawiam, o co tu chodzi, kurde, co jest grane. Bierzemy co nasze? Dokładnie tak. Już gołąbki pociśnięte.
A tu mamy żyćko. No to sobie zbierzemy, czemu nie? O, tam kanały jakieś są. Jak widzicie, taka kurde brudna woda płynie. Okej, nie mogę tutaj zebrać żadnego tego. Więc musimy na dół zejść, żeby wziąć sobie tam ognisty power up. Elegancko, o to chodziło. Co miałem zebrać, co zebrałem. I teraz możemy, kurde, lecieć dalej z koksem. Jakie ogólnie macie wspomnienia z tym poziomem? Ogólnie z... no tak, to z tym poziomem, z tymi poziomami gangsterskimi. Dajcie znać koniecznie w komentarzu na dole, bo jestem bardzo ciekaw waszych poczynań z tymi poziomami. No ja nie pamiętam, jakie były z 2017 roku, ani z 16, kiedy grałem w tę grę na PSP. Ale jak se wczoraj ćwiczyłem, to doszedłem do tego momentu i na tym w sumie wczoraj skończyłem gierkę, no bo miałem już dosyć po prostu Gexa 3. Nie będę tego ukrywał, że trochę ta gra momentami męczy psychicznie. I dostaniemy się tutaj elegancko. Co nasze, to zabieramy. No, możemy się teraz dalej dostać jeszcze. Ciekawe. Teraz pytanie, czy ja mam tak jakoś przeskoczyć, żeby uderzyć w to, czy jak? Bo nie wiem. Upsi, tego nie planowałem. Halo. Halo, proszę mnie nie atakować. Nie chciałem tego. Co za parówy, zobaczcie jak oni daleko rzucają. Ale się teraz z nimi rozprawię, nie? Bez kitu. O, padł jeden frajer. Teraz drugi padnie. I elegancko, mamy już połowę zebranych komarów. Teraz moglibyśmy się za... Ale te się kurde dźwięki zmiksowały śmiesznie. Oj, oj. Dobra, no to teraz trzeba zrobić kurde tutaj porządek z... nawet nie tyle co gołębiami, co z tymi kurde frajerami, co w nas rzucają skrzynkami. O, jak widzicie kurde, już jeden jest niewyżyty. I to dosyć mocno. No i bardzo dobrze kurde, frajerze, tam jest twoje miejsce. 67 żyć. Tutaj szczur był, który chciał nas dziabnąć, w ogóle jakiś kurde niewyżyty też. Nie wiem w ogóle o co chodzi z tymi szczurami, przecież szczury nie mają aż takich ostrych zębów, o co tu chodzi? Nie rozumiem. Tu mamy jakiś pojazd, jakiegoś kurde... może nawet nie powiem, że jakiegoś jeepa, ale to jest jakiś dostawczak. Tu już widzę, że oni się obudzili z powrotem. Więc ja wezmę sobie swój ognisty power up i jedziemy z koksem. Ej, yo, I'm the Teflon. A se rzucaj we mnie, ja mam wywalone już w ciebie, typie. I am you. A se idę dalej, kurde, robię burdę po swojemu. A ty tam dalej siedź, kurde, w swoim
zaciszu. Jakkolwiek to brzmi. Nawet ja nie umiem rymować, dobra. Nieważne. Próbowałem w rym, nie wyszło. Jak to się mówi. Próbować zawsze można, niekoniecznie wyjdzie. O! Dawaj mnie. Dobra, ale jak zrobić tak, żeby tam się dostać? Przecież tam jest kurde ten. Jak to się mówi. Tam nawet szyba nie pękła, więc nie wiem nawet jak ja mam się tam dostać. Ktoś coś wie? Patrzcie, jaki frajer. Ale to jest cymbał, bez kitu. Ja pierdzielę, koleś chciał być kurde, nie wiem, jakiś sprytny, ale coś mu nie pykło. Zdecydowanie mu nie pykło. I to tak dosyć bardzo, bardzo mocno mu nie pykło. ...69, dobra. Teraz musimy przeskoczyć. I... pyk, 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 pyk. Niech płonie. 3. Podejrzewam, że tych całych pakunków musimy z 5 zniszczyć, jak nie więcej. Ten bilard co? Kurde, zagrałbym sobie w bilarda, nie żeby coś. ...69, dobra, czyli teraz tu mamy chyba ten obszar zaliczony, więc musimy teraz w inną stronę grzać. Dobra, okej, kumam. No to mamy teraz jeszcze ten obszar, którego jeszcze nie zwiedziliśmy. Lecimy tutaj. Pewnie, czemu by nie? He, he, he. Siemano, siemano, witam serdecznie. O, tutaj mamy zielony ten. O, mamy tutaj jednego frajera, który chce w pierdziel dostać. No i po cymbale. Ale tu jest jeszcze jeden, spokojnie. Jak nie jeden, to jeszcze drugi będzie, więc nie ma co się tutaj tak radować, że kurde, jak jeden pociśnięty, to już tylko jeden zostanie, no nie? A se wezmę w razie co ten power up z ogniem. Czemu by nie? Się przyda w razie co. Wiecie co mi w ogóle ten poziom przypomina? Ten niedodany poziom w drugiej części Gexa na PlayStation 1 pod nazwą właśnie ten cały poziom z Titanikiem. To mi bardzo to przypomina, mimo że nie jesteśmy w środku tego Titanika, to jednak tak jakoś mi się skojarzyło, nie wiem czemu. Jakoś tak mi wzięło na takie skojarzenie. Tu chyba wszystkie komary już zebrane mam. No tak, no bo inaczej by coś było, no nie? Żyćko się zawsze dodatkowe przyda. O! Patrzcie, kogo tu mamy pod wodą. Wy to widzicie, kogo my pod wodą mamy? O, te wszystkie rybki będziemy mogli, te takie z światełkiem pocisnąć, bo one dają mają w sobie komary. A warto się nimi zainteresować. O, 84. Nice. 85. Thank you.
Mateusz, hello. Gotta love the Zeppelin. 86. To chyba zaraz będzie 89, co nie? Bo tyle jeszcze tych rybek zostało. No to będziemy mieli na bank 90 coś już. Somebody's gotta do it. Show me the money, baby. Okay. Pyk. I na spokojnie sobie zbieramy, już nam niedużo zostało. Powiedziałem na spokojnie, już nam niedużo nie zostało. A, szybko padł cymbał. Ale mi się wydaje, że ten poziom jest strasznie ciemny, jeżeli chodzi to pod wodą, ta sekcja teraz. Ona jest strasznie ciemna. Ja ledwo co tutaj widzę. Dobra, dostał. Jeszcze jeden. Tak dla pewności, żeby już być upewnionym, czy... Chociaż nie, chyba tu już wszyscy zostali ubici pod wodą. Już tutaj nic nie ma. LOL. Tak to się robi, jak ktoś jest bardzo niewierny swojemu bossowi, widzicie? Zobaczcie, jak oni tutaj zostali nabici, kurde, przez niego. Co za kurde psychol z tego typa. Widzicie? Ale oni zostali nabici na pal. Znaczy nawet nie na pal, ale po prostu zostali nabici. A przypominam, że to jest gra dla dzieci. Chociaż... Zobaczycie, co się pokaże pod koniec napisów końcowych, to będziecie bardzo zdziwieni. Tak tylko mogę od siebie powiedzieć. 10 na 10, brakuje nam jeszcze jednego coina. No, nareszcie udało mi się tutaj do tego kontenera doskoczyć. Bo nie będę tego ukrywał, że to dosyć było żmudne skakanie. A, fajnie. O, teraz się udało. Aha, i tu potrzebujemy ten power up, no tak. Rzeczywiście. Tylko kurczę, wiecie co, zanim będziemy mieli ten power up, no to jedna rzecz mi się tutaj nie zgadza, bo gdzieś nam brakuje tych 5 komarów, gdzie one są? I'm out of order, you're out of order, this whole level's out of order. Dobra, uratowaliśmy kuzyna chyba Gexa, bo on się Kas chyba nazywał. O ile dobrze pamiętam, bo raczej wątpię, że to był Rex, to był Kas chyba. Okej. Okay. To teraz gdzie są pozostałe komary i żeton bonusowy? Tak tylko chciałbym spytać, jeżeli mogę. A chyba mogę. W ogóle zastanawiam, jak to jest. To jest chyba jeden z twórców gry, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo twórcy lubią w tej gierce dawać sami ze sobą easter eggi. Więc nie zdziwiłoby mnie to. To coś jeszcze jest. A, widzicie, kurde? Coś żeśmy pominęli. Oj, oj, oj. Nie wolno tak pobijać. To sobie przygotujemy w razie co czerwonego komara. Ognistego. Dzień dobry. Witam serdecznie. O, szczurek. Widzicie, trzeba było szczurka pocisnąć. You certainly are a master spicer.
Chyba bym wziął tutaj pilot. Tak mi się wydaje. Wypadałoby nawet tutaj zebrać pilot. Tu będziemy mieli chyba 100 już, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, jednak tu jeszcze 100 nie będziemy mieli. Kurczę, szkoda. Myślałem, że tu już 100% będzie. To gdzieś nadal nam brakuje tych komarów. Yo, this level looks like a friggin' full game. Gotta love the thing. Może jakiegoś gołębia pominąłem? Nie, no wątpię, ja tutaj... A! 99, dobra. I jeszcze gdzieś musi być jedna taka skrzynka, jeden taki zniszczony safe. Ewentualnie faktycznie jakiś gołąb został pominięty. Niechcący. No właśnie, widzicie? Zobaczcie, co tu pominęliśmy. Team Crumpets all round, I think, sir. To teraz już wiemy, jak zdobyć te wszystkie piloty. Ale nadal mnie niepokoi fakt, że nie wiemy, gdzie jest jeden żeton bonusowy. Jaką mi się misję najciężej robiło, jeżeli chodzi o to, beczki czy ten? Jaką mi się misję ciężej robiło? Chyba pójdziemy tutaj, gdzie miałem pierwotnie iść. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Ale teraz mi ten żeton bonusowy nie będzie dawał spokoju. Swoją drogą w ogóle jesteśmy w Nowym Jorku, bo nie wiem, czy widzicie, ale Statua Wolności tam jest. Taka ciekawostka. Zaraz, zdobądźmy to, co mamy zdobyć i potem się będę martwił o ten żeton bonusowy. It's tail time. I really worked up an appetite watching you during that last mission. Let's find a little Italian joint and stare at each other over a plate of rigatoni. Forget about it. To była w ogóle ostatnia cutscenka, jeżeli chodzi o taką przedmisyjną. Bo teraz już nie będziemy mieli żadnych cutscenek od Agent Zero, dopóki nie przejdziemy całej gierki, tak więc no, będzie ciekawie. No i dobra, lecimy w takim razie dalej. Co tu mamy następne? A, te beczki musimy zniszczyć, okej. No to wy już znacie tę misję na pamięć, bo pokazywałem wam, jak gdzie mniej więcej są te beczki, więc po prostu zobaczymy się, jak zniszczę ostatnią beczkę i będziemy zdobywali pilot standardowo. No i ostatnia beczka jest zniszczona, teraz będziemy mogli się tutaj cofnąć. O, patrzcie, co tu jest u góry. Ostatni żeton bonusowy, moi drodzy. Mamy ładne 100%. Teraz tylko zbierzemy jeszcze 2 pilociki i już będziemy mogli opuścić Gangster TV. Eluvina. To jeszcze jeden pilocik został. Let's get it on. No to tę misję chyba też już wiecie, jak zrobić, tak więc widzimy się po prostu, jak uratujemy tego Kaza. Kuza Kaza. Dokładnie tak. Jedziemy z Koksem. Ostatni pilocik.
It's hail time! No i cóż, tak to właśnie jest, moi drodzy. Właśnie nam się udało zrobić 100% pod względem wszystkich pilotów. No powiedzmy wszystkich, no bo 50. pilot dostajemy za oczywiście pokonanie Reza. Chociaż go dostajemy tylko i wyłącznie w gierce samej, ponieważ nie mamy potem powrotu z powrotem do tego. Do wymiaru, chciałem powiedzieć do wymiaru media, ale to się inaczej nazywa. No w każdym razie patrzcie, jak teraz wygląda ta cała prezentacja. Mission Control, właśnie tak to się nazywa. No, więc... bardzo ładnie nam poszło. Teraz możemy skupić się na pobocznych zadankach, żeby zrobić. Czyli wszystkie te bonusowe poziomy i tak dalej. W całej grze chyba nie jest ich dużo, tak przynajmniej mi się wydaje. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania zabieramy się chyba od dupy strony. Tak przynajmniej mi się wydaje, że będzie lepiej. Albo nie. Albo nawet nie od dupy strony. Zabierzemy się od samego początku, czyli wracamy do Mission Control. Do tego właśnie, tutaj na sam środek Mission Control.